Witam, na koniec sobie zostawiłem radnych gminy Masłów, którzy są tutaj licznie z nami. I dziękuję im za to, że podejmowali uchwały, które pozwalały na budowę tego pomnika. Zadano mi pytanie, że Ojciec Święty powraca do Masłowa. Odpowiadam, Ojciec Święty zawsze był w Masłowie, bo żyje zawsze w ludzkich sercach, a do Niego przecież należy to powiedzenie, że święci nie przemijają, rodzą świętych i są pośród nas. Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi odsłonięcie figury Jana Pawła II, oczywiście odsłonięcie symboliczne. Zapraszam parlamentarzystów, panią wojewodę, bardzo proszę, panów marszałków, pana starostę, aby symbolicznie podejść do tamtej strony wstęgi. Z tej strony zapraszam pana przewodniczącego Komitetu Budowy, księży biskupów o symboliczną, wspólnotowe odsłonięcie pomnika świętego Jana Pawła II. Tobie poświęcamy miejsce pamięci wielkiego Polaka, świętego Jana Pawła II, o którym pomnik ma nam przypominać. Pobłogosław wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła i wszystkim, którzy za przyczyną świętego Polaka zanosić będą do Ciebie modlitwę. Szanowni Państwo, jeszcze raz witam zaproszonych gości w imieniu parlamentarzystów, w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, w imieniu Powiatu Kieleckiego, jak i Gmin Powiatu Kieleckiego, w imieniu Pani Wojewody. Pani Wojewoda jest z nami, więc sam bardzo zapraszam. Pamiętajmy o tym i niech to promieniuje na nasze życie. Tu był papież. Te nauki, które głosił Ojciec Święty, miłość do dzieci, szczególnie niepełnosprawnych, jest jakże wielkim wyrazem, szczególnie tu dzisiaj w dniu, kiedy po raz 10 młodzież, dzieci niepełnosprawni spotykają się właśnie tu w Masłowie. Życzę Państwu, ale życzę i sobie jednocześnie, żeby nauka Jana Pawła II była dla nas i najmłodszych, i tych już naprawdę dorosłych, prawdziwym i najważniejszym drogowskazem. Po ćwierćwieczu stoi tutaj pomnik, który na zawsze upamiętni te wspaniałe wydarzenia. W imieniu wójtów, burmistrzów, którzy są spoza powiatu kieleckiego, chcemy pogratulować koledze Tomkowi Lato, jego kolegom, poprzednikom, całej społeczności gminy Waśniów, Masłów za tą inicjatywę, którą żeście podjęli, żeście zwieńczyli. Papież był tutaj u nas 25 lat temu, jak również fakt, że jesteśmy wdzięczni za jego naukę, za głoszone homilie, encykliki. Grom. Ja wołam do was, bracia i siostry, byście rozpalili na nowo Boży charyzma małżonków i rodziców, jak jest w was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o laskę tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość, prawdziwość ludzkich przyrzeczeń. Czci ojca i matkę, powiada czwarte przykazanie Boże. Oto matka moja i moi bracia. Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna. To są moi bracia i siostry.
I zrozumcie wy wszyscy, którzy lekomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też powinny boleć. Łatwo je zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej lekomyślnie niszczyć. Oto matka moja i moi bracia. Tak, ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca, właśnie jako Matka Syna Bożego. Niech zatem przez jej macierzyńską obecność odnowi się pośród nas świadomość boskiego ojcostwa. Niech się odrodzi pokolenie braci i sióstr Syna Bożego, Syna Maryi. Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i ludzkie macierzyństwo. Niech się odrodzi rodzina. Niech się odrodzi rodzina, polska rodzina. Szczególne miejsce przymierza Boga z ludźmi. Imię Jego, Kościół domowy. Amen.